Mam tutaj taki, jak to instrukcja mówi, tuner amplifier. Jest to urządzenie Philipsa, czyli zwykły radioodbiornik. Urządzenie Philipsa o nazwie 22RH741. I problem jest taki, że bez sygnału wzmacniacz się trochę wzbudza. O, teraz lepiej widać, jak światło włączę. A jak mu podam sygnał, na przykład 150 Hz, to jeszcze przy 0,5 W ten sygnał jest fajny, ale jak troszeczkę podniosę, to widzimy te szpileczki przy przejściu przez 0, no, robią się dosyć duże, no i trzeba by sprawę jakoś załatwić. Wydaje mi się, że problem może być z wysuszonymi już kondensatorami w tym wzmacniaczu. To jest instrukcja serwisowa tego wzmacniacza radia. No. Wzmacniacz wstępny na tych dwóch tranzystorach. Komplementarna końcówka mocy, stabilizacja prądu. Tutaj na gnieździe bezpiecznika mierzymy sobie prąd spoczynkowy. Mamy tutaj kondensatory wyjściowe, trzeba je sprawdzić. Tutaj mamy także kondensatory z pętli sprzężenia zwrotnego, to też trzeba sprawdzić. No i zasilacz. No widać, że ktoś w zasilaczu już grzebał. Jest tak nieelegancko wlutowana bateria kondensatorów, a urządzenie, czyli wzmacniacz, wygląda tak. Regulacja prądu spoczynkowego. W tych gniazdach wpinamy sobie amperomierz. Tutaj są komplementarne pary Darlingtonów. Czujnik temperatury. Dużo Philipsowskich kondensatorów, które z doświadczenia wiem, że szybko wysychają. Tuner. Bardzo ładnie zorganizowane, jak na 76 rok, albo 4, nie pamiętam dokładnie. Tutaj, w tym miejscu, znajduje się regulacja barwy dźwięku, a za ekranem regulacja głośności. Brakuje żarówek, typowe żarówki 6-3 V. Tutaj jest kierownica strumienia świetlnego. Tu jedna żarówka jest, co bardzo dziwne, że tylko jedną zostawiono. I do poświetlenia skali powinniśmy mieć żarówki, a ich też nie mamy. No, widać, że ktoś tutaj grzebał, ale na szczęście laminat, może poza tym miejscem, nie jest w jakiś tam szczególny sposób uszkodzony. Jest to kondensator 680 mikrofaradów na 25 V. Jego ESR nie powinien przekraczać 0,1 Ohma, a jak widzimy, ma 0,44 Ohma i dziwnie wysoką pojemność, 743 mikrofarady. A powinien mieć 680, czyli kondensatory wymienimy. Kondensator 150 mikro odbud strapu. No, mógłby być lepszy, nie? Tutaj mamy kondensator 470 mikro od sprzężenia zwrotnego, a to jego fizyczna wartość w tej chwili. Prąd spoczynkowy powinien wynosić 50 mA. Jak widać, tyle wynosi. W drugim kanale jest nieco gorzej.
ale już mamy 50 mA, poczekamy aż się trochę to ustabilizuje i sprawdzimy ponownie drugi kanał. I co? 50 jest. Dobrze. Tutaj mamy gniazdo DIN i wartość napięcia na wyjściu. Czyli jest wszystko w porządku. Mam podłączone dwa testowe głośniki. Nie mam wpiętej anteny. I proszę. Powiedział papież Franciszek, spotkał się dziś z wiernymi i gra świętego Piotra na modlitwie. I po włożeniu żaróweczek widać, że skala jest bardzo pięknie oświetlona. O wiele lepiej wygląda niż przed chwilą. Jedna żaróweczka, druga żaróweczka. Po sprawdzeniu oscyloskopem przebiegu sinusoidalnego muszę jeszcze wyczyścić styki, bo widać, że się tego domagają. Potem wyczyścić jeszcze płytkę drukowaną i po komplecie prac będzie można radyjko złożyć i cieszyć się nim. Wzmacniacz przy przejściu przez zero ma jakieś dzwonienie przy większej mocy. To dzwonienie wygląda tak. Wydaje mi się, że to jest przypadłość tak prostego wzmacniacza mocy i pojawia się ona przy napięciu 2,2 V na wyjściu i być może jest to graniczna moc tego wzmacniacza. Spójrzmy jeszcze raz na schemat wzmacniacza. No być może winne są tutaj tranzystory pracujące w tak prostym układzie. No ale wzmacniacz na skromnym, umiarkowanym poziomie głośności działa. Będę jeszcze dociekał, dlaczego to dzwonienie jest takie duże. Ale jeżeli mi się nie uda tego znaleźć, przyczyny tego dzwonienia, to tak to pozostawię, ponieważ poniżej 2,2 V na wyjściu wzmacniacz gra bardzo ładnie. Może być to też przypadłość wzmacniacza, po prostu taka prosta konstrukcja. To jest sygnał 20 kHz. No nie wygląda on najlepiej, widać, że jest modulowany jakimś innym sygnałem. Sygnał 15 kHz też nie wygląda najlepiej. Po prostu to jest taka właściwość tego wzmacniacza. A wynika to z tak prostej budowy końcówki mocy. Z wielką chęcią bym odmalował cały front panel, ale niestety nadrukowanie napisu Philips, nazwy i tego symbolu 741 tego radioodbiornika nie byłaby możliwa nawet i termotransferem, ponieważ jest to kawałek plastiku. Odkształciłby się. Tu mamy także pęknięcie dosyć duże, tego już nie jestem w stanie zlikwidować. Mogę co najwyżej to skleić, ale i tak będzie widoczne. Plexiglas no, musiał być mocno czymś uderzony. No, urządzenie działa, ja jestem zadowolony, dokończę naprawę. Gra bardzo ładnie, do pewnej mocy, około 0,5 W do 1 W. Zresztą takie radioodbiorniki też nie potrzebują zbyt dużej mocy do zaspokojenia potrzeb właściciela. Szkoda, że ona jest takie zniszczone. No, ma dosyć ciekawy wygląd. Lepszy niż na przykład nasz polski DSP301. Taki z tymi pionowymi przyciskami i dwoma skalami po jednej i drugiej stronie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja się zabieram za pozostałe prace
czyszczenia tego urządzenia. Do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.